Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 139 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 89 werset 39 do 46. A jednak odpędziłeś go i odrzuciłeś. Rozgniewałeś się na Twego pomazańca, zerwałeś przymierze z Twoim sługą, pozwoliłeś zbezcześcić w prochu Jego diadem, porozwalałeś wszystkie Jego mury, obróciłeś w gruzy Jego twierdzę. Grabili Go wszyscy przechodzący drogą. Stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. Podniosłeś prawicę Jego nieprzyjaciół. Radością napełniłeś wszystkich Jego wrogów. Także stępiłeś ostrze jego miecza. Nie pozwoliłeś mu ostać się w walce. Kres położyłeś jego wspaniałości i wywróciłeś tron jego na ziemię. Skróciłeś dni jego młodości, okryłeś go niesławą. Dzisiaj przeczytamy ostatni fragment pierwszej księgi królewskiej od rozdziału 22 wersetu 41 do końca tej księgi. Oraz początek drugiej księgi królewskiej dwa pierwsze rozdziały które relacjonują dalsze losy królestwa judy i królestwa izraela po śmierci achaba oraz w proroka eliasza przejęcie funkcji prorockiej przez elizeusza zapoczątkowuje nowy rozdział w dziejach narodu wybranego Jozafat, syn Asy, objął władzę w Judzie w czwartym roku panowania Achaba, króla izraelskiego. W chwili objęcia rządów Jozafat miał 35 lat, a królował w Jerozolimie 25 lat. Jego matce było na imię Azuba, a była córką Shilchiego. Poszedł on we wszystkim drogą swego ojca Asy. Nie zboczył z niej, starając się czynić to, co słuszne w oczach pańskich. Tylko wyżyn nie usunięto. Lud składał jeszcze ofiary całopalne i kadzielne na wyżynach. Jozafat zachował pokój z królem izraelskim. A czyż pozostałe dzieje Jozafata i dzielność, jaką okazał i z jaką walczył, nie są opisane w księdze kronik królów Judy? Usunął też z kraju resztę uprawiających nierząd sakralny, który trwał za czasów jego ojca. Kiedy w Edomie nie było króla, ustanowił króla. Jozafat wystawił okręty Tarshish, aby płynęły do Ofiru po złoto. Jednak nie popłynęły, bo uległy rozbiciu pod Esjon Geber. Wtedy Ochozjasz, syn Achaba, powiedział Jozafatowi Niech moi słudzy idą na okręty z twoimi sługami. Ale Jozafat nie chciał. Jozafat spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany przy swoich przodkach w mieście Dawida, swego praojca, a jego syn Joram został w jego miejsce królem. Ochozjasz, syn Achaba, objął władzę w Samarii w siedemnastym roku panowania Jozafata, króla judzkiego, i królował w Izraelu dwa lata. Czynił to, co jest złe w oczach pańskich, bo poszedł drogą swego ojca i drogą swej matki oraz drogą Jeroboama, syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu. Poszedł bowiem na służbę Baala i oddawał mu pokłon. Czym rozdrażnił Pana Boga Izraela, zupełnie tak, jak uczynił jego ojciec. Po śmierci Achaba, Moab zbuntował się przeciw Izraelowi. Ochozjasz zaś wypadł przez kratę swej górnej komnaty w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców, mówiąc do nich Idźcie, wywiedzcie się u Belzebuba, Boga ekronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Lecz anioł pański powiedział do Eliasza Stbę Wstań. Wyjdź naprzeciw posłańców Króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie wywiadywać się u Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: Złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. I odszedł Eliasz. Kiedy posłańcy wrócili do Ochozjasza, rzekł do nich: Czemu już powróciliście? Odpowiedzieli mu: Jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: Tak mówi Pan. Czyż nie ma Boga w Izraelu, że Ty polecasz wywiadywać się u Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego złoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno. On zaś rzekł do nich: Jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł wam naprzeciw i wypowiedział do Was te słowa? Odpowiedzieli mu: był to człowiek w płaszczu z sierści, przepasany pasem skórzanym dokoła bioder. Wtedy zawołał: To Eliasz z Tiszbe. Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł on więc do Eliasza, gdy ten właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: Mężu Boży, król ci nakazał zejść. Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: Jeżeli ja jestem mężem Bożym, Niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: Mężu Boży, tak mówi król, zejdź natychmiast. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich. Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z Twoją pięćdziesiątką. A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, padł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych słowach: Mężu Boży, Niech życie moje oraz życie tych sług twoich pięćdziesięciu drogie będzie w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął obydwu poprzednich pięćdziesiątników wraz z ich pięćdziesiątkami. Lecz teraz niech życie moje drogie będzie w twoich oczach. Wtedy Anioł Pański powiedział do Eliasza: Zejdź razem z nim, nie bój się go. Eliasz podniósł się i zszedł razem z nim do króla i powiedział do niego: tak mówi pan ponieważ wysłałeś posłańców by wywiadywać się u Belzebuba boga Ekronu czyż nie ma boga w Izraelu by szukać jego wyroku przeto złoża do którego wszedłeś już nie zejdziesz ponieważ umrzesz na pewno umarł więc król według wyroku pańskiego który Eliasz oznajmił a brat jego Joram został w jego miejsce królem w drugim roku panowania Jorama syna Jozafata króla judzkiego bo Ochozjasz nie miał syna. A czyż pozostałe czyny Ochozjasza, których dokonał, nie są opisane w księdze kronik królów Izraela? Kiedy pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy Eliasz rzekł do Elizeusza: Zostań, proszę, tutaj, bo pan posłał mnie aż do Betel. Elizeusz zaś odpowiedział: Na życie pana i na twoje życie nie opuszczę cię. Przyszli zatem do Betel. Wtedy synowie proroccy, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i powiedzieli do niego Czy wiesz, że Pan dzisiaj uniesie Twego Pana w górę ponad Twą głowę? On zaś odrzekł Również i ja to wiem. Zamilczcie. Wtedy powiedział do niego Eliasz Elizeuszu, zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jerycha. On zaś odrzekł Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. Weszli więc do Jerycha. Wtedy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, przybliżyli się do Elizeusza i powiedzieli do niego: Czy wiesz, że Pan dzisiaj uniesie twego pana w górę ponad twą głowę? On zaś odpowiedział. Również i ja to wiem, zamilczcie. Wtedy rzekł Eliasz do niego. Zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział. Na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A pięćdziesięciu spośród synów prorockich poszło i stanęło sprzeciwka w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza – Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się Twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi. I rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzył i wołał: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze! I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry i uderzył w wody. Wtedy rzekł: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go z przeciwka i oświadczyli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli zatem naprzeciw niego, oddali mu pokłon do ziemi i powiedzieli do niego, Oto wśród Twoich sług jest pięćdziesięciu dzielnych ludzi. Niechaj pójdą i poszukają Pana Twojego, czy go nie uniósł Duch Pański i nie spuścił na jakąś górę lub na jakąś dolinę. Lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. A gdy nalegali na niego zbyt mocno, powiedział, poślijcie. Posłali więc pięćdziesięciu mężów, którzy szukali Eliasza trzy dni i nie znaleźli go. Skoro wrócili do niego, gdy przebywał w Jerychu, rzekł do nich – Czyż wam nie powiedziałem nie chodźcie? Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: Popatrz, położenie miasta jest miłe, jak sam Panie mój widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje plonów. On zaś rzekł: Przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli. I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: Tak mówi Pan Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność. Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy, według słowa, które wypowiedział Elizeusz. Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego szyderczo, mówiąc do niego: Chodź na no łysku, chodź na no łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci. Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii. Treścią dzisiejszego fragmentu z Dziw apostolskich od rozdziału 22, wersetu 30 do rozdziału 23, wersetu 11 jest przesłuchanie świętego Pawła przed Sanhedrynem. Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi, i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: Bracia aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem. Arcykapłan Ananiasz kazał tym, co przy Nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł powiedział do Niego: „Uderzycie Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu? Arcykapłanowi złożeczysz, powiedzieli stojący przy Nim. Nie wiedziałem, bracia, rzekł Paweł, że to arcykapłan. Napisane jest bowiem, przełożonemu ludu twego nie będziesz złorzeczył. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem. Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów. A stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo – nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł. Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy? Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rock. Do usłyszenia.